Hej, z tej strony Agata Goleśna i Julia Nikodem z Ery Nowej Starości. Dzisiaj na temat starości mamy zaszczyt porozmawiać z panią Ewą Kuryłowicz, architektką i nauczycielką akademicką, prekursorką tematu dostępności w Polsce, autorką pierwszego podręcznika z zakresu projektowania uniwersalnego, generalną projektantką oraz wiceprezes pracownik Kuryłowicz and Associates. Dowiecie się m.in. o aktywnościach seniorów w Japonii oraz o ciekawych projektach spojrzeniem prekursorki projektowania uniwersalnego w Polsce. Zapraszamy. W takim razie takie bardzo rozgrzewkowe pytanie, jeżeli chodzi o starość, to chcieliśmy Pani zadać trzy słowa, które kojarzą się Pani ze starością. Ból, samotność i nuda. W takim razie następne pytanie. Jak definiuje Pani starość? Czy jest to dla Pani pewna granica wieku, czy może sposób postrzegania otoczenia i mentalności? Na pewno to drugie. Ja od razu bym zrobiła zastrzeżenie, że dla mnie człowiek stary to jest po 80 roku życia. Dlatego, że nie dlatego, że ja mam tyle lat, ile mam, ale dlatego, że to się bardzo zmieniło i obyczajowo, i jeśli chodzi o otoczenie pracy. Ludzie pracują dłużej, potrafią pracować dłużej. Ja pamiętam, jak w 1998 roku byłam w Japonii, a to jest kraj, w którym jest najwięcej ludzi starych i zawsze było ich dużo, relatywnie, prawda, w stosunku do całego społeczeństwa. I wtedy, już te 22 lata temu, oglądałam przepiękny ośrodek zresztą, projektowany przez Itsuko Hasegawę, takiej permanentnej edukacji, ale nie dla samej edukacji, ale edukacji, która jest nastawiona na ludzi, którzy osiągają wiek, który jest uważany za wiek przechodzenia na emeryturę. Tam też instytucja emerytury jest. Natomiast czują się na tyle dobrze, że chcieliby być przydatni. I to nawet nie ze względów finansowych, ale ze względów osobowościowych. Więc odpowiadając na pytanie, starość jest absolutnie zjawiskiem mentalnym. To, w jaki sposób człowiek chce się postrzegać, jak może się postrzegać i na ile się czuje. Bo są ludzie, którzy mają kłopot związany ze starzeniem się organizmu, które jest fizjologiczne. I faktycznie sił jest coraz mniej, jeśli człowiek nie dba o własne ciało i no, ma jeszcze to nieszczęście, że jest na coś chory, no to wtedy jest bardzo trudno to ciało kontrolować. Natomiast znam wiele przykładów, sama tak też chcę funkcjonować, że można nad tym jakoś panować i jakoś przyzwyczaić się do tego, że możliwości są inne. Natomiast to nie zmienia faktu, że jest jeszcze masa rzeczy, które człowiek powinien chcieć zrobić. Tyle ciekawości, którą można w sobie rozwinąć i tyle miejsc, które można by starać się odwiedzić, więc też pierwsza to była ta Japonia. To był taki szok, że tam było bardzo dużo starszych osób, mocno starszych już wtedy, które siedziały w obserwatorium astronomicznym, mówiąc, że oni przez całe życie marzyli o tym, żeby wiedzieć, co tam jest w tych gwiazdach i nie wiedzą. I teraz, jeśli się przydadzą, bo będą gdzieś pracować w jakimś instytucie, który się tym zajmuje, no i przy okazji będą przynajmniej wiedzieć, czym ci ludzie się zajmują. No, więc to była takie pierwsze zaskoczenie. Drugie, to jest rok jeszcze wcześniejszy, ale mówię specjalnie w tej kolejności, bo ta Japonia była taka najbardziej znacząca dla mnie. Szwecja, chyba 85 rok. To było dokładnie wtedy, kiedy była masakra na placu Tiananmen, więc pamiętam, to był czerwiec. No i tu z jednej strony takie straszne wieści dochodzą z Chin, a z drugiej strony ja widzę wokół siebie, no w tym 85 roku to ja miałam 32 lata, więc w ogóle uważałam siebie za no już dojrzałą osobę, ale no teraz byłam absolutnie młodzieżą i masę starszych osób, naprawdę starszych, tak po 70 mocno, jeżdżących na rowerach, chodzących dziarskim krokiem, ubranych tak sportowo i absolutnie nie dających za wygraną, jeśli chodzi o to, w jaki sposób żyją. No i teraz jeśli to zestawię z tym, co widzimy w Polsce, ja po 2000 roku prowadziłam taki fajny dyplom
Kasi Jackowskiej na temat Domu Kultury dla osób starszych w dzielnicy Ochota w Warszawie. Ochota Warszawska to jest dzielnica, która ma największy odsetek ludzi starszych, mieszkających. Nie wiem, czy Śródmieście teraz tego nie przebija troszeczkę, ale wtedy to była Ochota. I ona, żeby zrobić ten projekt tego Domu Kultury, no dość nieszczęśliwa nazwa, ale lepszej nie ma, poszła na rok na studia na psychologię na uniwersytecie, ponieważ chciała się nauczyć robić ankiety, żeby pytać ludzi o to, co faktycznie chciałaby zapytać i dostawać wiążące odpowiedzi. Ona zrobiła tam nawet półtora roku tej psychologii. Równolegle już gromadziła materiał, bo co zaobserwowała? Ten projekt Domu Kultury na Ochocie obejmował Plac Narutowicza, gdzie są akademiki Politechniki Warszawskiej, piękny kościół Świętego Jakuba, projektowany przez Oskara Sosnowskiego i duży plac razem z pętlą tramwajową. Na tym placu, który jest taki dość niestety chaotyczny i zdezorganizowany, są ławki. I ci starsi ludzie z Ochoty przychodzili i siadali na tych ławkach i obserwowali młodych ludzi pędzących do akademika. I Kasia zwróciła uwagę na bardzo charakterystyczną rzecz, mianowicie, że opatrują i dziewczyny, i chłopców idących do tramwaju, w każdym razie to była młodzież, niezwykle złośliwymi uwagami, które były, popatrz jak się ta ubrała, albo coś równie kąśliwego. No i kiedyś usiadła z nimi na tej ławce i okazało się, że to zgorzknienie, ta trochę taka złośliwość wynikała właśnie ze znudzenia, że oni czuli się niepotrzebni, a wystarczyło usiąść przy nich na tej ławce i z nimi po prostu porozmawiać. No ona też była bardzo młodą osobą i okazywało się, że mają bardzo ciekawe historie do opowiedzenia, że przestają wtedy patrzeć na przechodniów i robić uwagi i że po prostu wymagają troszeczkę czasu, który można im poświęcić. I stąd program tego Domu Kultury, który ułożyłyśmy, no był zupełnie innym programem. Nie było tam sal robótek ręcznych i sali kinowej, tylko to było bardziej przestrzeń związana, taka prowokująca do spotkań, do rozmowy, żeby tam ludzie nie bali się wejść, nie byli oni śmieleni tym, że to jest coś nie dla nich. No, bardzo fajny projekt wyszedł. Także, starość jest coraz dłuższym okresem w życiu ludzi. I jest takie powiedzenie, że się Panu Bogu nie udała, ale absolutnie to nie Panu Bogu się nie udała, tylko ludziom się nie udaje. Więc trzeba to podejście zmieniać. Absolutnie trzeba zmieniać. Wow, niesamowite jest to, jak różnie odbierana jest starość w różnych krajach czy w różnych kulturach. Tak jak Pani właśnie powiedziała o tej Japonii czy Szwecja, chyba mnie trochę bardziej Szwecja trochę zadziwiła, że ci seniorzy to chcą i chcą być dalej aktywni. I jeżeli zestawimy to z... No, tak. I jeżeli zestawimy to z tym, co my widzimy u siebie, że tak naprawdę gdzieś to się zaczyna i kończy jedynie na takiej przysłowiowej ławeczce, bo my nie zaoferowaliśmy im żadnej ciekawej formy spędzania czasu dla nich, jakby właśnie tu mamy to wykluczenie, z którym trochę chcemy powalczyć i to jest super, żeby zwrócić gdzieś na to uwagę. Bardzo dziękujemy za tą odpowiedź. Ja zachęcam do zapoznania się z tym projektem dyplomowym, bo on wskutek tych badań i tej psychologicznego epizodu jest naprawdę bardzo ciekawym opracowaniem, a program funkcjonalno-przestrzenny, bo my tak to nazywamy, tego Domu Kultury, no jest naprawdę absolutnie do wykorzystania, tylko że tak to jest z pracami dyplomowymi, prawda, że one powstają, później tam ktoś się nim zainteresuje, ta wzbudziła zainteresowanie, zwłaszcza, że myśmy przy okazji przerobiły cały Plac Narutowicza, przesunęłyśmy te tramwaje, no w ogóle dużo się tam stało, no ale leży to odłogiem, jak wiele innych dobrych pomysłów. Bardzo, bardzo szkoda. No to może teraz
Trochę o dostępności porozmawiamy, ponieważ jest Pani prekursorką tego tematu tak naprawdę w Polsce i autorką pierwszego podręcznika z zakresu projektowania uniwersalnego. No i oprócz tego to działa Pani w bardzo wielu inicjatywach i projektach z tym związanych. I chciałam się zapytać, jakie Pani ma obecnie spostrzeżenia w kontekście polskich standardów i czy można powiedzieć, że polscy projektanci i architekci idą w dobrym kierunku w temacie projektowania uniwersalnego w kwestii właśnie seniorów? Jak najbardziej idą w dobrym. Bardzo się cieszę, że obecnie powstaje legislacja, która temu sprzyja. I faktycznie sporo się dzieje, powstała Rada Dostępności, jest ruch. Są granty, uczelnie występowały, prawda? Teraz jest kolejny konkurs. Zmienia się nastawienie, które faktycznie było dawniej bardzo niedobre, bo traktowano to, cały czas jeszcze znajdzie się w Polsce miejsca, gdzie ludzie uważają, że jest to, że polega to na znoszeniu barier. A to nie polega na znoszeniu barier, tylko faktyczne projektowanie uniwersalne polega na tym, żeby zamknąć oczy, strzepnąć siebie to wszystko, co się widzi, zapomnieć i od początku projektować razem dla wszystkich. Ja od 20 lat prowadzę wykłady na warszawskim wydziale. One były zawsze połączone z warsztatami symulacyjnymi, które były absolutnie bezcenne. Wykłady dalej będę prowadziła, chociaż przeszłam na emeryturę sama i już jestem pracuję w zmniejszonym wymiarze godzin. Natomiast wskutek pandemii po raz pierwszy od tych 20 paru lat nie mogłam zrobić tych warsztatów. I bardzo jestem smutna z tego powodu, bo jest to niezastępowalne. Ufam, że ci studenci, którzy uczą się od początku projektować, mając w głowie, że projektują od razu dla wszystkich, to wymaga wiedzy. Wymaga to przejrzenia tego, co ludzie podzieleni na grupy, tak, bo trzeba jakoś do tego się ułożyć. Co potrafią? Znaleźć wspólny mianownik, próbując proponować otoczenie takie, które w różny sposób, za pomocą różnych mechanizmów, bo inaczej będziemy adresować rytmizowanie przestrzeni dla osoby, która nie widzi, a inaczej będziemy opowiadać o tej przestrzeni osoby, która nie słyszy, a jeszcze inaczej tej, która nie mówi, a jeszcze inaczej tej, która porusza się inaczej, bo siedzi, prawda, nie stoi, nie idzie. I są wspólne mianowniki dla takich organizacji przestrzeni. I te przestrzenie mają bardzo ciekawe propozycje. Tu muszę od razu powiedzieć, że łatwiej jest myśleć o przestrzeni w małej skali, w skali budynku, nawet jego dużych przestrzeni, jeśli weźmiemy pod uwagę budynki publiczne, niż o przestrzeniach miasta, przestrzeniach otwartych, placach, parkach. To jest zagadnienie, które cały czas czeka na wynalazki. W 2000 roku był konkurs w ramach Schindler Award, która to firma bardzo promowała projektowanie uniwersalne, które przecież w Europie nie ma takiej długiej historii, bo pierwsza konferencja to był rok 1993. Amerykanie wprowadzili swoją legislację, ten Americans with Disabilities Act w 1991, więc to są wszystko bardzo świeże rzeczy. Trzeba mieć poczucie, że w obliczu tych 10 tysięcy lat, kiedy architektura funkcjonuje, te parę dziesięć lat, kiedy my zdajemy sobie sprawę, że musimy widzieć człowieka takiego, jakim jest, nie przymierzać go do jakiegoś ideału, tylko reagować na to, co on faktycznie może, co czuje i co chce zrobić. Więc te rozwiązania często są w fazie eksperymentalnej. Wracając do konkursu, to był pierwszy konkurs w takiej skali, bo to są duże światowe konkursy, w którym poproszono o uczytelnienie dla wszystkich przestrzeni zewnętrznej, parku. Poligonem był tak zwany Pichelsberg w Berlinie przy Stadionie Olimpijskim i przy takim słynnym amfiteatrze w Albinie. No i w
do opracowań konkursowych dołączono taką mapę reliefową, wypukłą, żeby ludzie, którzy nie widzą, którzy są w gronie oczywiście odbiorców tej przestrzeni, żeby mogli się samodzielnie zorientować, w jaki sposób się tam poruszać. No, myśmy robili ten konkurs z konsultacją niewidomego kolegi, szefa biura do spraw osób niepełnosprawnych z Uniwersytetu, fantastycznego faceta, który pokazał nam dopiero, z jakim wysiłkiem jest budowanie mentalnej mapy na podstawie relacji tego, co mu się opowiadało o tych projektach. On to musiał zrozumieć i sobie wyobrazić. Studenci robili te wypukłe mapy, które dołączyli do opracowań. Wygrali Szwajcarzy przepięknym projektem, który był tak prosty, że po prostu nas wszystkich zatkało. Mianowicie oparli się na dwóch zmysłach, na powonieniu i dotyku, na zmyśle haptycznym. W lesie, przez który się przechodziło i który trzeba było uczytelnić, jeśli chodzi o kierunki chodzenia, zaproponowali przeorywanie, codziennie można to zrobić, tej trasy, którą się idzie, bo ziemia, którą się wzruszy, pachnie, prawda? Więc tam, gdzie ona jest przeorana, wymieszana ze zbutwiałymi liśćmi, to zależy od pory roku, ale to bardzo ładnie opisali i przebadali, ten zapach prowadzi i faktury, tak? Która jest inna niż udeptany las i jego ściółka obok. A tą mapę reliefową zrobili na takim później bardzo modnym papierze dla map, że można ją było zmienić w kulkę i schować do kieszeni. Więc nie chodzić z czymś, prawda, z tabletem czy czymś, co by mówiło, to zawsze można zrobić, ale my szukamy rozwiązań architektonicznych, prawda, takich, które pozwolą nam z naszym arsenałem architektonicznym opanować rzecz bez GPS-u, bez technicznych podpowiedzi, bez Google Maps i tak dalej, no bo jeśli to będzie ważniejsze i to będzie praktyczniejsze, no to przestaniemy być potrzebni. A wierzę, że jesteśmy nieodzowni, tylko musimy pokazać wszystkim, że to właśnie tak jest. Naprawdę super pomysł z tym użyciem różnych zmysłów. Ja nie wiem, czy na to wchodzę. Bo właśnie o to też chodzi w naszym projekcie, żeby bardziej uświadomić ludzi, że można to ugryźć z różnych stron, a nie tylko na przykład zaprojektować park, wrzucić tam dwa stoliczki z szachami i to wystarczy, że już wtedy będzie to projektowanie uniwersalne dla ludzi starszych, że już będą się tam dobrze czuli, że jest zaprojektowane coś dla nich, bo właśnie chcemy pokazać to z innej strony, że ludzie starsi tak naprawdę są bardzo podobni do nas, do ludzi młodych. I ja mogą mieć różne zainteresowania i niekoniecznie są to szachy. Tak, chociaż szachy są fajne, ale no, faktycznie no, mogą być bardzo nudne. Mnie się wydaje, że po pierwsze, tak samo jak w innych krajach europejskich i na świecie w niektórych, no bo Afryka się wymyka tym statystykom, prawda, tam się za krótko żyje, żeby mówić o starości jeszcze, to i my będziemy świadkami przełożenia, tak, że ulica będzie inaczej wyglądała, już inaczej wygląda. I to, co nazywamy starością, tak jak powiedziałam, dla mnie to ludzie starzy są po 80 roku życia, to, co się w Polsce określa mianem sędziwy, tak? Sędziwy to jest ktoś po 90, jak mu się uda dożyć, a też jest takich ludzi coraz więcej. Rzecz jest mentalna, no ja sama to widzę po sobie, że Agnieszka Osiecka też śpiewała o tym, prawda, że tego człowiek nie widzi. Znaczy widzi, że się zmienia, tak, że ma inną skórę, co innego może i tak dalej. Natomiast jeśli posługuje się umysłem i go ćwiczy, to umysł nie nawala. Bardziej jest kwestia tego, co wypada, co jest uważane przez innych ludzi, prawda, co przynależy do danego wieku. Znowu wracamy do tej mentalnej historii. Myślę, że gorzej jest w małych miastach, jeśli chodzi o ludzi starszych, w dużych ośrodkach. Już jest tyle przykładów, i to niekoniecznie takich jak DJ Wika, prawda, takich bardzo spektakularnych,
ale jest dużo przykładów tego, że ludzi starszych się widzi, że oni są w różnych rolach, prawda? Siwy pan, który pędzi na rowerze, to jest nic szczególnego. Siwa pani, która jedzie na rolkach po bulwarach nad Wisłą, też już nie budzi żadnego zdumienia. Wczoraj akurat oglądaliśmy bardzo piękny film na Netflixie, The Souls at Night. Polski tytuł jest, już nie pamiętam jaki, ale gra Robert Redford i Jane Fonda i historia jest no, miłości ludzi, którzy ciągną za sobą różne życiowe historie, bo każdy je ma. W małym miasteczku, to chyba jest jakiś środkowy zachód w Stanach Zjednoczonych. No i w jaki sposób jest to, po 70 są oboje wyraźni. W jaki sposób jest to oceniane, przyjmowane, najpierw kpiny, później chichoty, a później zazdrość, że zaraz, no, oni na to wpadli, tak? Że też tak można. Więc no, przepiękny film, bardzo pięknie zrobiony i takich filmów powinno być więcej, żeby pokazać, że właśnie, że po tej emeryturze, jeśli ktoś już musi i chce i nic nie robi, bo jest bardzo wiele takich osób niestety w Polsce, no to wtedy niech nie siedzi na ławce i nie dogaduje tym, którzy przechodzą, tylko niech wykorzysta ten czas, który ma i zrewiduje wszystkie swoje poglądy i podejście, co mu wypada, a co nie wypada. Ja nie namawiam, żeby chodzić w spódniczkach mini, prawda, i z dekoltem, bo też każdy ma świadomość, prawda, co powinien pokazać, a co nie. To stara zasada, prawda, której też uczymy, że tak jak nie ma brzydkiego pejzażu, nie ma. Nawet tory kolejowe i śmiecie wokół mają to coś, co warto jest znaleźć, pokazać i uwypuklić to projektując. Tak samo jest z ludźmi, prawda? Nikt nie jest tak brzydki, żeby nie mógł być piękny. Tylko trzeba znaleźć w nim to coś i to dalej rozwinąć. Podobnie z człowiekiem starszym. Potrafią mieć niektórzy no bardzo, bardzo umiejętnie pokazane, że wiek nie kojarzy się ze szpetnięciem, tylko że właśnie z tym, że to jest naturalne. Jeszcze jedna rzecz mi się przypomina, japońskie wabi-sabi, przepiękna doktryna, chyba można to tak powiedzieć, że właśnie piękne jest to, co jest niedoskonałe. Niesie w sobie i ślad czasu, który upłynął i ten czas widać. No bo co życie byłoby warte, prawda, gdyby nie można było tego czasu jakoś odmierzyć. I stąd cała moda, prawda, na te wysezonowane drewno, które leżało w wodzie i na niedoczyszczoną farbę i coś, co jest krzywe i przekręcone. I tacy są też ludzie, tacy się robimy w miarę upływu czasu, natomiast to wcale nie jest brzydkie. Oczywiście. I szkoda życia na narzekanie. Lepiej pozytywnie podejść do życia i te narzekanie nam przecież nic nie da. Więc może na koniec takie pytanie, jak rozumie Pani nasz projekt, czyli stwierdzenie era nowej starości? Bardzo mi się podoba powiedzenie, że to jest nowa starość, bo to pokazuje nowe spojrzenie, że to wszystko, o czym mówimy i to, co ja powiedziałam, co mi się kojarzy ze starością, to jest niestety stan faktyczny, bo tak to jest. Natomiast czas, żeby to zmienić w skali szerokiej i żeby powiedzieć ludziom to wszystko, co no, my tu się zgadzamy, prawda? Że to jest naturalna część życia, że ona może być przepiękna. Kiedyś jeszcze może zdążę powiedzieć, znajomy Fin, który był zafascynowany Japonią, podobnie jak ja, powiedział, że tam jest niesłychany zwyczaj, że po najważniejsze urodziny w życiu, no jeśli się uda, to są 60. Dlatego, że kiedy człowiek ma 60 lat, czy to kobieta, czy mężczyzna, wszystko już w życiu przeszedł, to co miał przejść. Tak, jeśli znalazł partnera czy partnerkę, ten związek był, być może jest, tak? Dzieci, jeśli miał, to one już dorosły, wie, co to są wnuki. Wszystkiego spróbował. Wszystko już wie, pracował, tak? Bo musiał. I kiedy ma 60 lat, to może
odetchnąć, popatrzeć się troszeczkę do tyłu i zacząć wszystko na nowo, ponieważ już nic nie musi, a wszystko może. No więc ja bardzo mi się to spodobało i naprawdę wybierałam się na swoje 60. urodziny do Japonii, no ale tak się złożyło, że musiałam jechać do Sochaczy z projektem, więc zamieniłam Japonię na Sochaczy, ale no może następną dziesiątkę uda mi się w ten sposób obejść. Wydaje mi się, że w tym jest duża, duża mądrość, że to troszeczkę też wynika z tego, że trzeba umieć się cieszyć się tym, co się ma. Nie przymierzać się do innych, nie patrzeć, co mają inni, bo każdy ma coś innego. Natomiast doceniać to, co człowiek potrafi, jaki jest, i popatrzeć na to z perspektywy, troszeczkę otrzepać się, co jest możliwe w każdym miejscu. Nie trzeba jechać do Japonii oczywiście, prawda? Można jechać pod miasto i tam przejść się po łące i wyjdzie na to samo. Chodzi o to, żeby powiedzieć sobie, że to jest właśnie ten czas, kiedy są wielkie perspektywy i wszystko jest możliwe. Okej, to ja się chciałam zapytać, jak wyobraża sobie właśnie Pani te przestrzenie dla osób starszych lub niepełnosprawnych za około tam 30-50 lat? No i czy ma Pani osobiście jakieś marzenia związane właśnie z rozwojem tego projektowania uniwersalnego w Polsce i jakieś marzenie związane z tymi przestrzeniami? Tak, chciałabym, żeby architekci zrozumieli coś, co sygnalizowałam wcześniej, że to jest działalność tak samo twórcza, jak cokolwiek innego, co się projektuje, że to woła o nowe pomysły. Raz z racji tego, że to jest nowe. Dwa, że no, projektować zawsze trzeba z sympatią dla człowieka. Prawda? Ja kiedyś mówiłam, że no, projektant, który jest pozbawiony empatii, jest szkodliwy, jest niebezpieczny. I tą empatię trzeba kształcić, bo nie wszyscy ją mają. Ważne bardzo, zanim powiem o tym, jakie te przestrzenie bym chciała, żeby wyglądały, to powiem, że projekty, które robimy architekci my, one muszą być czytelne dla człowieka, który ma sobie wyobrazić, że z nich będzie korzystny. I teraz wracam do tych map mentalnych. Komunikowanie projektu wszystkim ludziom jest zagadnieniem, które się w Polsce jest w powijakach absolutnie. Bo prawda, mamy procedury planistyczne, plan jest wykładany, są do niego uwagi, wnioski najpierw i to wszystko jest uzgadniane. Ludzie, którzy tego planu nie widzą, nie są w stanie do tego się odnieść. Tak? Więc to jest tylko przykład, czubek góry lodowej, na czym powinna polegać komunikacja projektu. Zaprezentowanie go, pokazywanie go, omawianie go tak, żeby wszyscy zrozumieli, co się im szykuje. Myśmy jeździli przez 3 lata, w latach 2005-2008 na takie warsztaty w ramach Meta University Design in the Dark, które były specjalnie dedykowane niewidomym, niewidzącym użytkownikom otoczenia. I po raz pierwszy tam się zetknęłam z tym właśnie, że nie sztuka jest w ogóle zaprojektować coś, to będzie otwarte, czytelne, prowadzące, wygodne, tak, z punktu widzenia wszystkich parametrów, mówiące, pachnące, prowadzące różnymi zmysłami. To jeszcze mało. Tu trzeba zrobić tak, żeby wszyscy ten projekt w fazach jego powstawania byli w stanie za nim podążać. Tamte, podczas tych 3 kolejnych lat, projekty, które robili studenci, ale myśmy się z nimi uczyli, naprawdę, które były też w formie takich wypukłych modeli, makiet do wysokości 2 metrów pokazywało się budynki, bo więcej człowiek idący nie wyczuje, prawda? No, jak laską machnie, to wyżej za bardzo nie sięgnie. I eksperymentalnie pytając tych ludzi niewidomych, niedowidzących, jak oni czytają te mapy, dowiadywaliśmy się zupełnie zaskakujących rzeczy, że jest określona ilość sygnałów, jak się czyta taką mapę, którą człowiek jest w stanie przyswoić. To trzeba porcjować, to trzeba podawać bardzo umiejętnie, trzeba się tego nauczyć. Na moim wydziale 2 lata temu powstał koncepcja takiego stołu prezentującego projekty dla różnych możliwości zmysłowych odbiorców.
Więc zagadnienie nie tylko już szykowania czegoś, co jest dostępne, wygodne, przyjazne dla wszystkich od razu, to jest jedno. Natomiast to, w jaki sposób dojść do tego, żeby ludzie byli w stanie skomentować to podczas powstawania, odnieść się do tego i powiedzieć nie, 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 tutaj za duży cień, prawda, będzie padał od tych drzew. Tu jest taka strona świata, że tam będzie zawsze zimno, że my, dla nas to jest ważne, tak, bo zwłaszcza dla starszych ludzi, dlatego że temperatura ciała jednak troszkę spada i jest potrzebna większa ekspozycja na słońcu. Też ostrożnie, prawda? Więc to są rzeczy, które są bardzo istotne. Nie są żadną fanaberią, tylko trzeba umieć się dostać i z propozycją projektową i zrobić ją tak, żeby ona była omówiona przez jak największe grono ludzi. I z czasem powoli, powoli, powoli będziemy dochodzić wszyscy do tego, w jaki sposób to otoczenie powinno być zaproponowane, żeby faktycznie było dobre dla ludzi. Ja pamiętam, uczestniczyłam też w takim projekcie Build for All, który organizowała Komisja Europejska, to było taki konsorcjum wielkie, 8 firm i prezentacja projektu, to były takie dwa dokumenty związane z faktem też, żeby do przetargów publicznych mogli stanąć wszyscy. Nie tylko ci, którzy widzą i czytają i dobrze rozumieją, bo jest przecież grupa osób z problemami mentalnymi, tak? Z problemami w uczeniu się. Oni są też użytkownikami otoczenia i dla nich właśnie to otoczenie musi być szczególnie czytelne, żeby oni potrafili się po nim poruszać. Więc tam chodziło o to, żeby dokumentacja przetargów publicznych była zrobiona tak, żeby do nich mogli stanąć wszyscy, nie tylko ci, którzy czytają, piszą, są silni i idzie im to szybko, ale też ci, którzy nie widzą, nie przeczytają warunków przetargu w momencie, kiedy on jest na ekranie, tak, bez żadnej w tym przypadku wspomożenia, żeby do tego tekstu się dostać. Więc po tym projekcie powstała prezentacja, wybrano najbardziej wtedy dostępny budynek, wydawało się, w Europie. Jesteśmy w roku 2008. To jest Filharmonia w Luksemburgu, projektowana przez świetnego architekta Christiana de Pozenpark. Jest nakręcony film, pokazane jak są, prawda, jak ta przestrzeń jest przyjazna, są dźwigi, że są eskalatory, szerokie hole, sala udostępniona, miejsca wskazane do siedzenia, żeby ci, co siedzą na wózkach, nie zasłaniali tym, co z tyłu. Wszystko teoretycznie jesteśmy przekonani, że to będzie sukces. No jest klapa, dlatego że podczas prezentacji tego filmu w parlamencie w Strasburgu po pokazaniu wstaje człowiek z organizacji zrzeszającej osoby niedowidzące i niewidome i mówi, to jest potworne, przecież my w tym holu się zabijemy, tam w ogóle nic nie ma, to jest nie do opanowania, on jest wielką przestrzenią, której będzie echo, my się tam zgubimy i wpadniemy na te wasze schody i zabijemy się o tą windę. No więc zrobiło się wszystkim przykro, no bo nikt o tym nie pomyślał. Wiecie, po prostu nie było jeszcze takiego precedensu, który by zwracał uwagę na to, że człowiek idący, który nie widzi, który słucha tej przestrzeni, musi mieć w tej przestrzeni określone proporcje, żeby on panował nad tym, co słyszy. Prawda? Z kolei też to echo nie może być z kolei zbyt wyraźne, ponieważ są ludzie, którzy nie dosłyszą i im to z kolei przeszkadza. Więc no wtedy powiedzieliśmy, że no słuchajcie Państwo, tego typu projektowanie ma lat 40, tak, 30. My się wszyscy uczymy. Powiedzcie, co tu jest źle, co byście poprawili i w następnym budynku będzie już lepiej. I nie ma innej metody niż próbować jak najlepiej się potrafi, słuchać tego, co użytkownik mówi i poprawiać. Cały czas poprawiać, poprawiać, poprawiać. To jest taki, to zajmowanie się tą tematyką, uważam, że to jest tak jak robota w kuchni. Nigdy nie skończona. Zawsze jest coś do zrobienia, zawsze jest coś do pozmywania. Gotują i kobiety, i mężczyźni, więc myślę, że porównanie jest dobre. Natomiast tego się nigdy nie skończy. Nigdy nie powiemy, że już wiemy wszystko. To ma być tak i odfajkowane, tak? Jest jeszcze jeden problem, który wydaje mi się, że powinien zabrzmieć bardzo mocno, że
architekci muszą mieć przekonanie, że muszą się cały czas uczyć. Bo przy okazji doktoratu Zuzy Boguckiej, która była psychologiem środowiskowym, broniła i obroniła doktorat na naszym warszawskim wydziale z niewizualnych determinant kształtujących czytelność otoczenia w przestrzeni urbanistycznej. Ona w trakcie tego opracowania tej pracy rozmawiała z architektami i każdy zapytany o to, co myśli, kim jest dla niego człowiek, użytkownik, zaczynał z wysokiego C. Mówił, że nie, no najważniejsze, że przecież nie ma nic innego, to dla człowieka. Później okazywało się, że o człowieku wie tyle, ile się nauczył 10 lat temu na studiach. Tak nie może być. Tak nie może być, zbyt dużo się zmienia, zbyt wiele doświadczeń jest i tej dobrej praktyki, którą się zbiera i gromadzi, żeby na to nie reagować, bo będziemy dreptać w miejscu. No tak, człowiek całe życie się uczy, to i prawda, musi się uczyć i musi przede wszystkim słuchać. Tak jest. Tak. Dziękujemy Pani pięknie, że przedłużyła nam Pani czas, bardzo wiele to dla nas znaczy. I że tak kompletnie Pani odpowiedziała na nasze pytania. Naprawdę dziękuję. Dziękuję, mam nadzieję, że się przydam, że będzie ta nowa starość. Oczywiście. Postaramy Gratuluję się, żeby było. Dziękujemy pięknie. No i mamy nadzieję, że do zobaczenia przy następnych projektach. Tak, z przyjemnością im sekunduję. Jeśli się jeszcze na coś przydam, to bardzo chętnie, ale kontynuujcie to działanie, bo ono jest bardzo potrzebne. Bardzo. Super. Bardzo dziękujemy. My również tak myślimy i dziękujemy bardzo.